Takiej ciszy nie uświadczymy nawet na tenisowych kortach, ale w tej dyscyplinie inaczej być nie może. Goalball, czyli drużynowa gra dla osób niewidomych i słabowidzących, to sport dla wytrawnych graczy. W Chorzowie rozgrywane są Mistrzostwa Europy Grupy B, w których bardzo dobrze wiedzie się biało-czerwonym. Wczoraj w walce o półfinał Polacy pokonali Czarnogórców i dziś i jutro zagrają o medale. To jest jednak stres, to jest ćwierćfinał, tutaj przegrywający odpada i kończy swoje marzenia. Wygraliśmy swoją grupę, to na nas była presja, to my byliśmy faworytami tego spotkania. I w tej drugiej połowie trochę to do nas zaczęło docierać zbyt szybko, że prowadzimy, że rywale chcą nas dogonić i stres trochę zaczął nam plątać nogi. Ta trójka, która była na parkiecie, wy długo ze sobą gracie, bo chyba widać, że jesteście super zgrani. Znaczy tylko gramy na konsultacjach ze sobą, bo akurat cała trójka jest z różnych innych klubów. Ja jestem z Bierutowa, środkowy jest ze Szczecina, prawoskrzydłowy był z Katowic akurat. Więc tylko ze sobą gramy na zgrupowaniach, ale często gramy tym ustawieniem również na turniejach międzynarodowych, więc udało nam się zgrać troszeczkę, choć tak nie do końca w tym spotkaniu było widać to zgranie, bo no, to było średnie spotkanie z naszej strony. Powiedz, na co stać Polskę, bo jesteście już w pierwszej czwórce. Na co was stać? No, przed imprezą wszyscy marzyliśmy o pierwszej trójce, o medalu, o wejściu do dywizji A. Nadal to podtrzymujemy. Myślę, że stać nas na wiele, ale musimy troszkę usunąć to trochę z głowy, bo dzisiaj to nie był dobry mecz w naszym wykonaniu i rywal na szczęście nie był aż tak groźny, ale no trochę błędów robiliśmy w obronie szczególnie, które no nie powinny się nam zdarzać. Panie Piotrze, no brawo, 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 bo tutaj naprawdę wielkie emocje. Pierwsza połowa prawie idealna, no w drugiej już zaczęły się schody, troszeczkę nerwówki. No tak, a tutaj przyjechały już najlepsze zespoły na Mistrzostwa Europy i każdy chce najpierw wygrać grupę, nam to się udało, a później decydujący mecz tak naprawdę o wszystkim, tak? Albo wóz, albo przewóz, albo jesteśmy dalej w grze, albo odpadamy i tak naprawdę walczymy tylko o miejsca 5-7. Udało nam się, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Były błędy, ale też były nerwy spowodowane tym, że jednak po raz pierwszy chcieliśmy awansować do dywizji A i jeszcze został jeden kroczek. Polacy o finał zagrają z reprezentacją Grecji. To silny rywal, który może sprawić wiele kłopotów, ale dla tych zawodników nie ma żadnych barier. W ciszy i spokoju mogą wygrać z każdym.